Hej, witam was w kolejnym odcinku z gry Shakes & Fidget. Dzisiaj jesteśmy na zabójcy, który wczoraj wbił 383 poziom. No i dzisiaj będziemy sobie też starać się trochę ten elewator pocisnąć, bo będziemy korzystać z kodu. No i zobaczymy, jak daleko uda nam się dojść. Miło by było tutaj zdecydowanie awansować o te dwie pozycje, ale widzę, że już te dwie gildie nam dość mocno uciekają. Więc pewnie będzie dość ciężko, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo, więc zaraz zobaczymy, co tutaj da się zrobić. Na pewno wpiszemy sobie kodzik na dodatkowe bilety, żeby tutaj móc poszaleć na odcinku. Kupon pomyślnie wprowadzony. Super, dziękuję. Także mamy na pewno 40. Tutaj jeszcze dołączymy do obrony. Możemy też już od razu pupila gildyjnego klepnąć. Nie idzie nam ostatnio ta trzygłowa hydra. Nie wiem czemu. To znaczy mogę podejrzewać, czemu nam nie idzie. No ale to już nie ode mnie tylko zależy. Tutaj weźmiemy sobie 3 inty jeszcze, żeby nam tutaj kalendarz nie mrygał. Jeszcze zobaczę. Pobij wojowników 3 razy. No to będzie ciężki plakat. Dobra, idziemy na ten elewator, bo czas nas goni. No i zaczynamy od 169 piętra, więc na razie powinno iść dość przyjemnie. Znowu wydaje mi się, że gdzieś zaczynam rozmawiać przez nos do was. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś początek choroby. No, ale coś się dzieje niedobrego. Ostatnio dość mocno chorowity jestem, bym powiedział. Ale jakoś dajemy radę z tym. Odcinki nadal są codziennie, więc to jest najważniejsze. Do pracy też jeszcze jakoś tam chodzę, więc nie powinno być jakiejś większej tragedii. Tutaj widzę, że krwawa Marta. Jeszcze mamy trochę żetonów. Ale ta Marta już będzie dosyć ciężka, ale jeszcze pokonana. 186 pokój pokonany. No tutaj już będą problemy na pewno, bo to już jest dość ciężki przeciwnik. Tym bardziej, że to jest mag. No wiecie, jak z magami my tutaj stoimy, no niestety nie udało się. No troszkę podskoczyliśmy z tymi żetonami, tak mi się wydaje. Chociaż widzę, że i tak jesteśmy na miejscu siódmym. Dzisiaj jest sobota, jak ja to nagrywam, wy to widzicie w niedzielę, więc ja dopiero jutro będę tutaj przepalał, myślę, troszkę grzybów, żeby spróbować podbić naszą pozycję. No i spróbować awansować tutaj do tego top 14. Oczywiście liczę, że chłopaki z gildii zrobią tak samo i to top 14 jakoś osiągniemy, no bo jednak dostać 8000 więcej kryształu to jednak jest coś, nie? Także tutaj mamy to zrobione, możemy nakarmić peciorki, jedzonka mamy bardzo sporo, więc to jest sympatyczne. Wszystko karmimy jak leci. I cyk, i cyk. I cyk, rybogę. Ryboga już zbliża się do setki. Tutaj Posejdon już 31. Mamy jeszcze 148 śliwek. Czyli to już by było na 179. Jeszcze 21 śliwek i będziemy mogli sobie pozwolić na karmienie głębiona. Morozow. Dobra, pójdźmy w ogień. Tak myślałem, że przegramy. Tak myślałem. No 8 dni, akademia jeszcze 19. Później puścimy sobie oczywiście 20. Żeby już mieć spokój z tym i pójdziemy w kopalnię klejnotów. No bo skarbiec już mamy 15, więc teraz zostanie nam tylko kopalnia klejnotów do zrobienia. Idziemy teraz na arenę. Jest tu jakiś wojownik? Nie widzę, ale tutaj widzę przeciwnika, który jest rozebrany do awki. Więc go sobie klepniemy. Od razu też reset areny. Jeszcze jakieś oferty. O, jest 7 days. Ale nie używamy.
Więc zróbmy sobie reset Gareny, możemy się przebrać. Wczoraj dostałem broń taką oto. Zmieniłem na razie na takiego słabego gemika, którego miałem. Ma taki sam, taką samą runę. Ma no sporo lepsze średnie. No i podobne, bardzo podobne ma tutaj rozrzut. Więc dlatego na razie podmieniłem, ale zobaczymy, jak to będzie dalej, bo różnie to może być. Nie napisaliście nic, jeśli chodzi o tutaj klepsydry, czy mam je robić na odcinku, czy też nie. Więc stwierdziłem, że po prostu zrobię sobie to sam po odcinku już. Więc dzisiaj nie będę wydawał golda. Jutro sobie też przychomikuję golda i jutro pofarmię tutaj trochę tych klepsyderek. Więc spoko. Jaki jest plakat trzech wojowników? Dobra. Jako, że są sterylne CDS-y, to wrócimy sobie tą brońkę i ją rozmontujemy. Rozmontowań już nie mamy w razie coś. Tutaj. Więc to jest delikatny problem, ale lecimy tutaj z misjami, bo to też jest dosyć ważne. Czy to 10 za 10 zaczniemy taką słabą misję? Myślę, że zaczniemy jeszcze troszkę słabszą. Myślę, że zaczniemy piątką. Dziesięć za 12 może już być troszkę lepsza. Czerwona, ale raczej na golda. Z tego, co mi się wydaje, chociaż może i troszkę pod ekspa. No ale ciężko stwierdzić tak naprawdę. Wczoraj dostałem naprawdę fantastyczną misję tutaj, bo dostałem misję za 27 milionów golda. Kto nie widział, kto nie wierzy, może wejść na Discorda. Dla widzów oczywiście zapraszam, bo tam ten screen widnieje. Przy okazji przypominam wam o zostawieniu łapki w górę, komentarza, no i subika, jeśli go jeszcze nie macie, a podejrzewam, że możecie go nie mieć, bo ponad 70% moich oglądających nie ma tego suba, więc zachęcam do zostawiania tego subika. Liczę, że dobijemy jak najszybciej kolejne progi widzów i będzie sympatycznie. Tutaj jakiś item niestety nieprzydatny na ten moment. Więc lecimy dalej. Mam nadzieję też, że się nie zapchamy jakoś bardzo i że to nie był błąd, że już tak szybko w piątek podmieniłem broń. No bo przecież jeszcze są 2 dni eventu. I może mi ta broń jeszcze wypaść. No wczoraj wypadła epicka broń z kości, ale była bez dziury. Więc no troszkę szkoda. No ale jeszcze przecież są 2 dni, więc chyba delikatny błąd z mojej strony, że tak szybko tutaj zrobiłem te podmiany. Ale jakoś chciałem troszkę lepiej bić w portalach. O, 10 za 18, no może być. Nie jest to jeszcze rewelacja, ale na pewno bardzo przyjemna misja, więc bierzemy. 10 za 12 też bardzo chętnie, chociaż 7 za 10 to też kusząca propozycja. Wezmę 7 za 10, bo 10 za 13 moglibyśmy spokojnie tutaj dostać. 5 za 5. Co to za brońka? Wytrzymałość. No wytrzymałość nam nie jest potrzebna. A jak z runą, runa jest 25%. Popatrzcie państwo, coraz lepsze te runy nam tutaj lecą, więc od razu sobie kliknijmy menadżera, żeby nie zapomnieć później. Więc zróbmy to od razu. Troszeczkę klikania tutaj będzie. Wiadomo, jak to zwykle na początku. Ale damy sobie radę i zaraz szybciutko wrócimy do naszej aweczki. Aż nie wiem, co mam powiedzieć z tym moim głosem, co tutaj się dzieje. Raz piszczę, raz mówię przez nos.
No to jest dziwne. Mam nadzieję, że znowu mnie coś nie rozłoży. Bo teraz będzie no dość ciężki okres w pracy. I wolałbym go nie przechorować, więc liczę na to dość mocno, że to tylko chwilowe i to zniknie. Ale zobaczymy, no zobaczymy, no nie ma co się nastawiać też źle. Tutaj robimy popcorn na 3200. Tu weźmiemy sobie 3300 i klikniemy jeszcze potworki na 2600 i wracamy do awki. Czy coś tu ciekawego? No w tych misjach nie widzę. Ciekawe, czy dostaniemy jeszcze jakieś czerwone na expa. Na razie też nie widzę tutaj nic ciekawego. 5 za 6 to no, taka standardowa misja, bym powiedział, na event expa. Więc no dość kiepsko na razie. Kolejna brońka, inteligencja, wytrzymałość. Ale nie weźmiemy. Weźmiemy sobie tą misyjkę. Siódemki same, słabe, bardzo słabe. Takie piątki mógłbym mieć. Tutaj znowu siódemki bardzo słabe. No, te misje, powiem wam, że wołają o pomstę do nieba. Bardzo, bardzo mocno wołają. Naprawdę nie ma nic szczególnego. Jedynie co, no to może ta misja 7 za 10. I jeszcze być może ta dyszka za 18 była fajna. Jak na event expa to jednak zdecydowanie zbyt mało. 7 za 9. No ewentualnie może być. 7 za 8. Słabo, bardzo słabo. Dobra, weźmy tą platę. Mamy w ogóle miejsce? No nie bardzo. Dobrze, że pozbyłem się jednej tej broni. Czerwona na golda. Dobrze, że pozbyłem się do tej jednej broni. Tutaj dwójkę wezmę. Epickiej. To przynajmniej mamy jeden slocik więcej. No ale i tak trzeba by było coś wrzucić do toalety. A jako, że są sterylne sedesy, no to lepiej wrzucić epika niż nic. Albo jakiegoś z wyklasa. Okej, okay, tutaj mamy dwójkę. 112 milionów, jeszcze tutaj parę misji wpadnie. Więc trochę tego golda jeszcze będzie. 2 za 3. No to takie standardowe misje, bym powiedział. No nie, no tragedia. 7 za 6. Dobra, 10 za 12, no to już jest coś. Powiedzmy, że to już jest coś. Tutaj znów nic ciekawego. Także no, na pewno dzisiaj chłopaki będą mieli lepszą mapkę ode mnie. Tego jestem w 100% przekonany. 2 za 3, 200. No w końcu coś optymalnego. 5 za 6. Ciekawe, jakie będą dwójki. O ile jakieś te dwójki uda nam się tutaj wylosować. Piątka jest dwójka za 3. Dobrze, ustawi nam dwójkę. Oby coś dobrego. 3600, 5. Dobra, 5 jest ok. Powiedzmy. Taka piąteczka nam się wylosowała. 2 za 2400. 5. Tutaj co? Dwójkę trzeba wziąć. I tu jakąś siódemkę. Okej, okay, może być. No i czerwona. 7, 8, 700, 5, 700, 8, 300. Ta jest najlepsza. No i podchodząca pod dychę. Więc okej. Okay. To mamy. Możemy ustawić wartę na 10 godzin. Więc warciocha ustawiona, awka przeklikana. Możemy sobie się przebrać na chwilę, zrobić sobie ataki, jako że nie rozdajemy dzisiaj golda. No i dzisiaj słabiutko. Ten krwiożerczy baron, a może portal solo będzie lepszy. Rogata wiedźma, kolejny mag, więc tutaj też będzie dość ciężko, ale nawet przyjemnie nam to wyszło. No i dobra, arena. Doklikamy plusików, żeby później było mniej.
Okej. Tutaj jakiś wojownik. Nie widzę wojownika, więc tutaj spróbujemy tego maga. Niestety się nie udało. Przebieramy się ponownie i szukamy epików. Oby szczęście dopisało. W pierwszym rzucie niestety nie dopisało. Tutaj 500 odłamków jest ok. Kolejne 500 może być. Nic ciekawego. Nic ciekawego. O, dwa epiki. Będzie trzeci? Nie będzie. Za to znowu dostajemy 500 odłamków. Tutaj znowu pewnie nic. Czy ja chcę te dusze? Nie, rzucimy wszystkim. No i tutaj co? Tego kamienia też nie chcę, więc... No, liczyliśmy chociaż na jednego epika dzisiaj. Nie siadło. Więc chyba coraz bardziej upewniam się w świadomości, że wymiana tej broni była jednak dobra. Skoro nawet zwykłych epików nie dostajemy. Więc robi się naprawdę ciekawie. Co my tu mamy jeszcze do zrobienia? Na pewno chciałbym pozbyć się tutaj kolegi Vertena. Tylko nikt ostatnio nie pisze o przyjęcie do gildii. Bo najsłabiej wygląda w evencie gildii. Najsłabiej tutaj wygląda też dość mocno. Pupil gildyjny jedynie co go tutaj ratuje. No ale nie wiem. Nie wiem co z nim zrobić. Pomyślimy. Więc tak. To mamy zrobione. Plakat jest zrobiony, bo nie trafiliśmy wojowników. Rozmontowań. No 5 się udało zrobić, więc to i tak dobry wynik. Tutaj też wszystko zrobione. Pupile. No promilo będzie ciężki, więc pewnie też przegramy. Ale już nie będę tutaj przedłużał tych 2 minut raczej. Lochy nie klikamy na razie. Tutaj 8 godzin, 8 dni. Więc jeszcze, o właśnie, dzisiaj możemy sobie kliknąć wehikuł, przygodomat, bo jutro nam się zapełniłby. Więc jedno odebranie może być. Akurat idealnie, jeśli chodzi o kupno potek, będziemy mieć troszkę więcej golda. No i jeszcze sobie zaatakujmy w podziemiach. Widzę, że Mr. Grimm wbił poziom, więc zróbmy od razu tutaj rząd. I mamy kolejne poziomy dusz do wbijania. Władca poziom 13, jeszcze 4 dni do 14, potem 15. I lecimy w trole i gobliny. I później już kopalnia złota. Więc sympatycznie, tutaj już nic, chyba w elewatorze też nie mamy żadnego żetonu. Tutaj dostaliśmy 3 inty. A, koło. No jeszcze koło nam zostało, więc zakręćmy sobie, zobaczymy, czy coś dostaniemy, trochę złota, czy grzyby tam widziałem. To możemy rozmontować. Dużo surowców niestety, to jest fajne rozmontowanie. Jeszcze trochę złota wpadło. Trochę expa. No, przyjemne koło w miarę. Sporo golda, 30 baniek. Więc powiedzmy, że jest ok. No, takim sposobem dotarliśmy do 30 sekund do walki. Więc może zrobimy ją sobie od razu na odcinku. Więc pomyślmy czym. Mrok powinien sobie poradzić. Światło raczej też. Ziemia będzie problematyczna. Woda tym bardziej. Więc spróbujmy wygrać i puścimy światło. Co wy na to? Bo ja na to jak na lato. Go. Kroksik 51 w siedmiornicę. Oj, tam była jakaś ryboga. Nie ryboga, tylko ryboła, poryb i syrenia dokarmiona. Szlałwą 200, głębią 13 i hydrowir. Dziwne te karmienia, bardzo dziwne, ale to powinniśmy bez problemu uciągnąć. Więc spoko. Naprawdę bardzo dziwnie to karmił. Z tego co widziałem, to nie miał jeszcze Posejdonka. No proszę. A, bo my mamy już 19 kupili. On miał 17, a więc też jeszcze czegoś nie miał, dziwne.
No dobra, nieważne. Ważne, że udało się wygrać. Goldzika zostawiamy. Także w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. I że zostawicie trochę tych łapek w górę. No i zwłaszcza subów. Także trzymajcie się cieplutko i na razie.